Dlaczego się nie gole film? Dobrze, dobrze. A ja coś takiego. Ile to ma? Hejka kochani, tu Kinga. Witam Was serdecznie na moim kanale. Przy okazji chcę Was serdecznie zaprosić na mój najnowszy kanał na Instagramie Holistic Podłoga. Kontrowersyjny temat. Moim zdaniem oczywiście nie powinien być kontrowersyjny, bo to jest coś normalnego, naturalnego. Natomiast wyjaśnię moje główne powody, dlaczego się nie golę, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Kochani, pierwszy główny powód to jest lenistwo. Jak? Przecież to jest argument, który można powiedzieć na wszystko. Czyli nic nie znaczy. Jak się w dupę nie chce... Nie... Jezus Maria, już się dobrze zaczyna ten film. Mi się po prostu nie chce golić. Golenie się zajmuje tyle czasu... Ale chce ci się zrobić te zdjęcia! Nie! Tobie się nie to, że nie chce golić. Ty nie się nie golisz, żeby była kontrowersja i żeby były w dupę wyświetlenia, a nie pieprzysz bzdury. Mogę w zamian za to zrobić dużo innych czynności. Od czegoś produktywnego, po odpoczynek. Jeżeli by porównywać czynności pod prysznicem, to wolę sobie na przykład wykonać peeling ciała, nabalsamować ciało, nie wiem, zrobić maseczkę na twarz, na włosy, cokolwiek. Po prostu to jest dla mnie zupełnie zbędne. Golenie nóg, cipki, pach, to jest naprawdę nie. Bardzo dużo czasu. To zależy też od metody, no ale niektórzy też golą ręce, niektórzy też golą uda. Ja na szczęście wcześniej goliłam tylko łydki, pachy i cipkę i to i tak zajmowało mi bardzo dużo czasu. Szczególnie porą letnią, bo porą... To jest jakiś bait, widzowie. To jest bait. To nie jest prawdziwy film, prawda? To jest bait. Letnią ja goliłam się praktycznie co drugi dzień, więc... Co drugi dzień się goliłaś? Ty masz starego, który jest orangutanem? O czym ona pieprzy? Widzowie! Co? Jak co drugi dzień? To jest bait na 100%! Więc naprawdę, jeżeli by zebrać te wszystkie minuty, godziny do kupy, zebrałoby się naprawdę sporo czasu, który wolę wykorzystać w inny sposób. Kochani, kolejny punkt to jest bait. To są pieniądze na maszynki, żyletki, kremy do depilacji. Już nie mówiąc w ogóle o zabiegach, na przykład laserem w gabinecie kosmetycznym, albo kupowania włosów. A co, musi się golić? Słuchaj, to nie chodzi o to, czy musi, czy nie, tylko my jakby analizujemy jej argumenty. Te argumenty są tak denne, że jakby, wiesz o co mi chodzi? To nie o to, czy musi, czy nie. Czy tam pasty cukrowej. Kurde, serio, nie wiem, ile kosztuje teraz paczka żyletek. Przypuszczam, że kilka żyletek kosztuje około 20 zł. To jest naprawdę duży wydatek. Dobra, słuchaj, powiem ci jak prawdziwy chłop. Prawdziwy chłop, widzowie. Jakby, jak to się mówi? Spowiedź faceta. Maszynki jednorazowe w realu nie są jednorazowe. No. To tyle. I to jest wydatek stały, jeżeli się golimy. Po prostu nie chcę wydawać pieniędzy na taką rzecz, wspierać tego biznesu. Ponadto, powiedz! Jaka jest bolesność tych wszystkich zabiegów. Już ja nawet... Bolesność? Co? Czego? Golenia? Chyba ze skórą. Nie mówi o depilacji woskiem, która jest tak strasznie dla mnie bolesna, że ja ją wykonałam tylko dwa razy. Raz, że... Ty! Widziałem na YouTubie, jak taki typ poszedł, jakiś tam kulturysta czy coś takiego, jakiś vloga kręcił.
I miał tą depilację łaski i mówił, że go w ogóle to nie bolało, bo to robią tak, że nie boli. Nie wiem, ona się naczytała jakiś. Dobra, nie chcę tutaj się śmiać, ale ona się naczytała jakichś religijnych portali, na których pieprzą takie bzdury, że cię boli w dupę golenie się. 100%. Naczytała się jakiegoś gówna religijnego, na 100%. Gdzie takie głupoty pieprzą? Żeby w ogóle spróbować, a drugi raz na moich zajęciach kosmetologicznych, z przymusem oczywiście, bo już nigdy więcej po pierwszym razie nie chciałam tego robić. To jest po prostu tak straszny ból i to jest pozbawianie się w ogóle naszej warstwy ochronnej ze skóry. To jest tak naprawdę. Ale ty masz ubrania na sobie. Chyba, że chodzisz nago. Ok. Naprawdę odrywanie naszego naskórka. To jest bardzo niebezpieczna czynność. Na skórek sam się łuszczy. Jak się myjesz, to nas. Ja nie wiem. Ja pierdzielę. Przysięgam, że nie wytrzymam zaraz. Co ja oglądam? Co my oglądamy? Po różne lasery, które również są bardzo bolesne i drogie, po maszynkę, chociażby, nie wiem, po maszynce, różne A, krostki, może się nie raspanie myje. włosku. To jest kurde bolesne. I ja nie chcę po prostu tego robić. To mnie boli, to Ale to krzywdzi jest moje bait, tak ciało mi się wydaje. i nie chcę się na to zgadzać. Ponadto te wszystkie kremy do depilacji mają bardzo dużo w sobie różnych tam konserwantów, różnych tam niefajnych, syntetycznych substancji, które oczywiście jak się golimy, zgalamy nasz naskórek, to te substancje wnikają jeszcze w głąb naszej skóry. I robimy to regularnie, robimy to często, więc to nie jest dobre, to nie jest zdrowe. Więc właśnie przechodzimy do kolejnego punktu, czym jest stwierdzenie, że golenie się jest higieniczne i jest zdrowe. Otóż nic bardziej mylnego. Golenie się nie jest zdrowe. Włosy, na nogach czy na rękach to jest po prostu. Może w czasach kamienia łupanego tak było? Nie wiadomo. Może ona żyje tamtymi czasami, może tęskni. Pozostałość po naszych przodkach, ale włosy w miejscach intymnych, włosy pod pachami Retro. szczególnie, pełnią bardzo ważną funkcję, a mianowicie włosy łonowe chronią nas przed dostawaniem się do naszej cipki brudu, kurzu i przeróżnych drobnoustroi. Szczególnie narażone na obtarcia są te miejsca. Wargi sromowe, łechtaczka, cała w ogóle pochwa jest bardzo wrażliwa. Te włosy pośredniczą między bielizną a naszym ciałem, więc nie mamy bezpośredniego kontaktu wtedy z ciuchami. Trzeba po Co prostu więcej, zmieniaj włosy utrzymują bieliznę. odpowiednie Ok. nawilżenie właśnie pochwy. Dam, to jest takie logiczne. Ja nawet nie chcę do tego wracać myślami, ale wam to opowiem. Moją historię z liceum. A mianowicie bardzo dużą wagę wtedy zaczęłam przykładać do wyglądu, ponieważ chciałam znaleźć chłopaka. A ile ona ma lat? Bo nie wiem. Chciałam się podobać, itp., itp. Oczywiście wiecie, jak jest w naszej kulturze, 40. w naszym społeczeństwie, jak wygląd jest bardzo ważny, a nawet najważniejszy. Co ma do tego społeczeństwo? W dupę u zwierząt też jest wygląd ważny. Przecież dlatego na przykład upawi. Ja nie wiem! Boże, co się dzieje? Poglądaj Animal Planet! Sorry, ale szaleję przy YouTubie. Cichy jestem, po 19. A, jest 21. Więc ja po prostu robiłam to, co inni, żeby się nie wyróżniać, żeby mnie nie określono, że jestem zwierzęciem, że jestem zaniedbana, że jestem niehigieniczna, że Prawie jestem 19. śmierdząca i w ogóle. Więc goliłam właśnie moją cipkę i to tak mocno. Ale ty jej chyba nie pokazywałaś każdemu przecież. Chyba, że pokazywałaś, to inna sprawa. Bo tu chodzi chyba o widoczne miejsca w miejscach publicznych, ok? No, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Koło łechtaczki, na tyłku. I ja sobie nosiłam jeszcze do tego stringi, które oczywiście mocno przylegały do moich miejsc intymnych, gdzie po jednym dniu albo po 2 dniach, jak włosy zaczęły odrastać, to mnie tak strasznie zawsze kłuło, bolało, swędziało.
Zawsze miałam tak strasznie podrażnione te miejsca. Miałam wrastające włoski i tak bardzo cierpiałam z tym. Ja sobie wtedy nie zdałam sprawy, że kurde, no normalny chłopak powinien po prostu to zaakceptować, no przecież to jest normalna rzecz. No ale nie, no ja się goliłam dalej i miałam bardzo duże infekcje wtedy intymne. Chodziłam bardzo często do ginekologa, do teraz to robię oczywiście, ale wtedy miałam po prostu infekcje intymne na porządku dziennym. Teraz dzięki temu, że zmieniłam moje nawyki, to infekcje pojawiają mi się dużo rzadziej. Natomiast w ogóle golenie całej cipki... Dobra, ale co ma do tego w dupę pachy? Co mają do tego nogi? No nie wiem. Jakby to, czy się golisz na dole, to już sprawa twojego partnera, powiedzmy, prawda? Bardziej. Bardziej, bo to wiadomo, no nie musi się golić pod pachami na nogach, jak nie chce. Tylko argumenty są debilne, żeby jakby pokazać, czemu się nie goli. Ale to nikogo nie interesuje, czy ona się tam goli. No, to bardziej chodzi o pachy i nogi. Po co ona o tym pieprzy? Po co ona o tym mówi? I plus do tego stringi, to wam serio nie polecam. Najwięcej kontrowersji oczywiście budzą włosy pod pachami, ponieważ kojarzą nam się z tak, brudem, z zaniedbaniem, z brakiem higieny, ze śmierdzeniem. No tak, no ale dlaczego mężczyźni mogą mieć włosy na porządku dziennym? Nie muszą się golić. Dlaczego ich się tak nie oskarża? Tylko oskarża się kobiety. To są, kochani, podwójne standardy. Już nie mówiąc o innych rzeczach, takich jak kobiecy sutek musi być zacenzurowany, a męski oczywiście nie. No i tak mogłabym wymieniać no, i wymieniać. Kochani, włosy nie pod pachami. Mnie nie tak jest. Tylko jak to płaci. Sutami, ale wiecie, chyba nie wszędzie. Foe dał na golibordę 5 zł. Baba nie umie się golić. Dostaje infekcji. Wrastają jej. Ma suchą i narzeka, że to niezdrowe XDD. Wiesz co to w dupę balsam. Dziękuję bardzo. Pachami są bardzo potrzebne. One wręcz ograniczają rozwój bakterii. Powodują, że jest dużo mniej mikrouszkodzeń skóry pod pachami. Dobra, Przemek, daję ci na 24 godziny time-outa zapisanie takich rzeczy. Przez ciągłe pocieranie skóry o siebie. Ponadto w kontekście reprodukcji to jest dużo bardziej pożądane, ponieważ na włosach właśnie osadzają się nasze feromony. I dzięki co temu napisał? Możemy właśnie zwabić płeć przeciwną. Więc bardzo brzydkie rzeczy, nie można tak pisać. Yeah. To, że nie gole pożądane, ponieważ na włosach właśnie osadzają się nasze feromony. I dzięki temu możemy właśnie zwabić płeć przeciwną. Więc jak szukamy chłopaka, to zapuśćmy włosy pod pachami. Yeah. To, że nie gole... Wcześniej mówiła, że ludzie nie są jak inne zwierzęta, a teraz mówi, że trzeba wabić feromonami, mimo że ludzie bardziej na wzrok patrzą, a nie czy ci śmierdzi pod pachem, czy pachnie, czy gówno. Co ty pieprzysz w tym poradniku pieprzonym? Czy co to jest za film? Włosów pod pachami, to nie znaczy, że się nie myję, że śmierdzę, że o siebie nie dbam. Dbanie o siebie to jest w ogóle zupełnie inna kwestia, bo ja dbanie o siebie uważam jako dbanie o moje zdrowie, a to nie służy mojemu zdrowiu, po prostu. I ostatnim bardzo ważnym punktem to jest to, że golenie się to jest nagonka kulturowa. Gdyż golenie się zaczęło być popularne w 80-tych, 90-tych latach XX wieku. Wcześniej kobiety się nie goliły. Goliły się tylko wtedy, kiedy... Noszenie ubrań to też jest nagonka kulturowa. Ok, następny odcinek nago, proszę. Kiedy jakiś obszar ciała był po prostu objęty chorobą. Nie przywiązywało się tak wielkiej wagi do tego, jak wyglądamy. Teraz przez to, że głównie kobiety muszą się golić, to jest po prostu dyskryminacja kobiet. Według naszego społeczeństwa mamy żyć będą według balony, określonych będą. Wzorców, według określonego kanonu. Ja się z tym po prostu nie zgadzam. Ja nie chcę powielać schematów, które są dla mnie krzywdzące oraz dla innych kobiet.
Ja mam swój rozum i swoje zdanie. Po prostu mam prawo tego nie robić i uważam, że powinno być to tak normalne, jak teraz jest golenie się normalne. I odwrotnie właśnie. Nie golenie się powinno być normalne, a golenie się powinno być ekstremizmem. Ale czemu? Bo ty tak uważasz? Czemu nie chcesz, żeby ci narzucali, ale ty pieprzysz, że tak ma być, jak mówisz? Co ty pieprzysz w tym filmiku? No nie mogę uwierzyć. Nie chcesz, żeby nas rzucali, ale jednocześnie, a maszko! Nie, nie gol się! Ma taki być ci koniec! Bo ja tak mówię w filmiku! Dobra, jak się nie goli, to jak się nie goli w sumie, mam to w dupie. Widzowie, jakby nie oceniamy, czy ona się nie Nie goli, interesuje czy mnie nic, goli. tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. Foka dał na golibordę 5 złotych. Cześć, to znów ja. Szukam jakiejś miłej osóbki, co by sobie może w ligusie pograć czy coś. Ta żony też cały czas szukam. PS, pozdrawiam golibordę. Dziękuję bardzo. Znaczy przynajmniej ja się staram nie oceniać, czy ona się goli, czy nie. Tylko jakby patrzę na argumenty, czemu się nie goli. I te argumenty są po prostu debilne. Rozumiesz? Jakby to, czy ona się nie goli, czy goli, mam to w dupie. I takiej w życiu nie spotkam. Nie będę oglądał jej zdjęć. Mam wysrane na nią. Ale argumenty jej są po prostu spieprzone. I to oceniamy. Tak uważam, ale to jest No, ja tylko moja też. opinia. Golenie się wprowadza kobiety w bardzo duże kompleksy. Przez to kobiety oceniają siebie nawzajem, zawstydzają się mężczyźni. Czekaj, bo patrzę na czat. Golenie się wprowadza kobiety w bardzo duże kompleksy. Przez to kobiety oceniają siebie nawzajem, Jak nie tam. zawstydzają się, mężczyźni je często zawstydzają. Też głównie przez to, że jest teraz właśnie presja idealnego wyglądu. Tak samo staram się nie zwracać uwagi. Teraz jest presja idealnego wyglądu. Co? Teraz? Czyli od dupę 2000 lat ponad? Zawsze było coś takiego. W starożytnej pieprzonej Grecji powstały pieprzone pomniki, jak ma wyglądać pieprzone idealne ciało. Co ty pieprzysz? Nie wytrzymam. Widzowie, pomóżcie mi, bo zaraz zawału dostanę z nerwów. Uwagi na opinie bliskich, którzy mówią, że to jak ja pójdę tak na basen? Ogól się, bo wyglądasz jak małpa. To nie jest dobre. To jest nawet bardzo złe. Ponieważ kurwa, otwórzmy trochę swój umysł. Popatrzmy szerzej na nasz cały świat. Wyjdźmy z tej strefy takiej swojej bańki, z tej takiej strefy, gdzie wiemy, że to jest dla nas normalne. A coś innego już nie jest dla nas normalne. Więc musimy to stygmatyzować, oczywiście. Musimy oceniać innych, musimy zawstydzać innych. Kobiety mają wystarczająco dużo presji na sobie. Kobiety mają wystarczająco przejebane w życiu, żeby jeszcze naprawdę wydać tyle pieniędzy na maszynki, spędzić tyle czasu niepotrzebnego na to, tyle bólu niepotrzebnego. I tyle stresu niepotrzebnego. Po co? Ale oczywiście to jest tylko moja opinia. To jest to, z czym mi jest dobrze, chociaż jest mi dalej ciężko czasem wyjść po prostu, bo się boję, bo się wstydzę. I to jest jakby mocno zakorzenione we mnie, dlatego że od dziecka wpajano mi, że tak jest, to jest normalne i tak mam po prostu być. Kobieta ma się golić, koniec, kropka. Ma być posłuszna, ma być tak, jak ktoś tam sobie wymyślił, powiedział i bez żadnych. Dziękuję bardzo, Teksiu. Dziękuję bardzo. Żadnego uzasadnienia. Więc ten filmik jest po to, żeby przekazać wam moje zdanie, ale również, żebyście się trochę otworzyli na to, żebyście zrozumieli, że to jest coś normalnego, to jest po prostu fizjologiczne przystosowanie kobiet, mężczyzn. Mamy włosy dzięki naszym hormonom i zastanówmy się, czy to jest serio złe, czy to jest serio nienormalne, czy to nie jest tak naprawdę jakaś kolejna nagonka na to, co my mamy robić. Otwórzmy się bardziej na innych ludzi, bądźmy bardziej empatyczni i spróbujmy zrozumieć drugiego człowieka. Najbardziej mnie denerwuje to, że
to jest po prostu tak strasznie stygmatyzowane teraz, że ja po prostu muszę się denerwować, muszę się spinać, że ktoś po prostu mnie wytknie palcem, że ktoś podejdzie do mnie, że ja jestem obrzydliwa, że ktoś będzie się okropnie gapił na mnie. To nie jest miłe, to nie jest komfortowe. Nie bądź... No ale i tak tego nie zmienisz przecież. W sensie, ona nie może zmienić myślenia milionów ludzi tylko dlatego, że się przestała golić. Powinna swoje zmienić. I jeżeli serio się nie chce golić, to powinna bardziej to olewać, a nie pieprzyć, że się wstydzi. No to się w dupę ogól, jak się wstydzisz. Albo się nie wstydź. To jest twoja sprawa, jak wyglądasz. Ja szczerze, wysrane, jak ona wygląda, ale ona powinna swoje myślenie zmienić w tym kierunku, a nie czyjeś. Ona nie zmieni czyjegoś myślenia w taki sposób. Przecież. Nie bądźmy tacy zamknięci. Nie bądźmy tacy strasznie zawzięci co do swojego zdania. Zaakceptujmy też zdanie innych. Postarajmy się ich zrozumieć, bo każda forma stygmatyzacji jest po prostu zła. Jest niepotrzebna, wprowadza negatywną energię. Jak chcesz się golić, to się gul. Jak nie chcesz się golić, to się nie gul. I mogłaś tak powiedzieć i skończyć filmik. No, 5 sekund byłoby fajne. To powinno być normalne, ok? I tym akcentem kończę ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie. I żegnam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa. Komentarze. Ja wpisałem, jak zrobić ciasto drożdżowe. Ona mówi, że maszynki do golenia kosztują 20 zł, a na miniaturce w innych filmach używa iPhone'a 11. Bo nie dała się przekonać globalistom, że golenie jest dobre, ale dała się przekonać globalistom, że Apple to najlepsza firma. Coś za coś. Jezus Maria. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!